Gość w czwórce Sebastian Cierniak, czyli Kstyk w studiu czwórki się pojawił. Cześć, dzień dobry. Siema. Jak tam u Ciebie o tak wczesnej porze? Dajemy radę, czy tak, tak no, średnio? No, daliśmy radę jakoś stać i dotrzeć na miejsce, hmm. ale było ciężko. Ale nie jest, nie jest to Twoja ulubiona pora. Sebastian, może zacznijmy od tego, jeżeli ktoś nie jest wtajemniczony, nie był na Twoim kanale, nie był na Twoim fanpage'u, to jak ty określisz swoją działalność internetową? Czym, ty, czym dokładnie się zajmujesz? No, najłatwiej można powiedzieć, że to jest takie promowanie podziemnego rapu. Mhm. Tego, co uważam w sensie za najlepszy i który bym chciał widzieć no, w mainstreamie. Tylko, no. tylko, tylko dobre rzeczy. Tak, no ale to tylko mój gust. Właśnie, ale powiedziałeś to, co chciałbyś widzieć w mainstreamie. I tutaj pojawia się ten y, paradoks underground że coś jest undergroundowe. Ja widziałem, że piszesz o tym, a fajnie, że coś ma 100 wyświetleń, no. albo ma tam 1000 wyświetleń, że jest bardzo niszowe. No i ty to promujesz i przestaje być niszowe. I co wtedy? No to się cieszę z tego, mm -hmm. bo to jest, wiesz, jakiś sukces y, mm -hmm. dla mnie też, jako w sensie, że pomogłem temu mm -hmm. gościowi wybić się. A dwa, że no... No, niech robi hajs tej muzyki okay. też. Czyli nie masz takiego myślenia, że coś jest mainstreamowe, to jest tylko wtedy, do, coś nie jest mainstreamowe, to jest spoko, a później jak przychodzi do mainstreamu, to już nie można tego słuchać. Nie masz takiego podejścia? Nie, nie mam takiego podejścia. No niektórzy się psują przez, przez mainstream, ale myślę, że nie wszyscy. Okej, okay. a jak to się dzieje, że m, tak dużo utworów jest na y, twoim kanale, bo y, w, przede wszystkim jak y, obserwuję to, co się dzieje w internecie, no to każdy raper ma swój kanał, albo jakieś tam przez, wrzuca przez wydawnictwo, albo na własny kanał prywatny, a u ciebie to jest taki bufor i strasznie dużo różnych. Właściwie twój kanał funkcjonuje jak, jak jakiś taki label. No Można to tak to nazwać, bo w sumie codziennie coś wrzucamy, jakiś kawałek. No i to tak wyszło mhm. po prostu. Jakoś na początku był tylko Facebook i te komentarze, i tak na początku 15 wrzuciliśmy jeden kawałek do mnie na kanał i potem tak co chwilę jakiś znajomy ktoś czy wrzucę i teraz już to przeszło na no właśnie tak jak mówisz na takie systematyczne wrzucanie i też, co mnie zszokowało, że to podziemie jest tak bardzo rozbudowane. Że tych właściwie każdy post to jest jakiś. no Oczywiście tam masz raperów, którzy się powtarzają, no ale właściwie każdy post to jest zupełnie inny artysta. Czy jesteś w stanie oszacować, jak ogromne jest to środowisko? W sensie raperów, tak. Tak, ilu ich jest w Polsce? Nie, 10 tysięcy? 10 tysięcy podziemnych raperów. No, można a, to. No, a może bo... być tyle, no. A porównać możemy do tego mainstreamu. W mainstreamie ile jest, jak myślisz? Nie, wiem, 100, 200, Aha. coś takiego bym okay, powiedział. Okej, okay. czyli to pokazuje, jak, jaka jest ogromna różnica. Jedne, jednym z Twoich odkryć także była witamina. Tak, tak. To, to nie jest jakoś tam. Bo to też jest ważne, że nie, nie zamykasz się do jakiegoś tam jednego no nie, określonego. To jest takie około tak, nie, nie zamykasz się. Też instru dużo instrumentalnych rzeczy się pojawia. Jak na witaminy trafiłeś? Mm, szczerze mówiąc, to nie wiem. Miałem kawałki witaminy w mojej playliście do przesłuchania rzeczy. No, i siadłem, jak właśnie natrafiłem na ich kawałki, to było takie ło. Yy. I oni jeszcze wtedy, jeszcze wtedy by mieli bardzo. Tam... Z postawy świetne yy. 200. No, a teraz y, ogromny sukces odnieśli. I bitamina także jest y, do usłyszenia na naszej playliście. A jeśli chodzi o inne rzeczy, na które trafiłeś i były bardzo niszowe a teraz y, mają og ogromną ilość wyświetleń, z tego co wiem, to niedawno pie pierwszy milion się pojawił u Ciebie. No. Pierwszy milion tak, Gorilla. Tak, to, pierwszy, y, to, to jest y, takie Twoje chyba największe y, odkrycie, największy sukces, tak? Myślę, że większym sukcesem jest y, VBS, w sensie mm. jako jego postać, bo wrzuciliśmy całą jego płytę u mnie, Epkę, no i teraz wydaje w K Quality, mm. bo jeszcze Gorilla w sumie no, nie jest nigdzie jeszcze podpisany, no, i ten kawałek tak luźno u mnie wrzucił, to. Mm. No i to... no, jeżeli ktoś y, zaczynał u ciebie, pojawia się na Twoim kanale i później przechodzi gdzieś dalej, to jakie są między Wami relacje? Co się później y, dzieje? Czy dalej żółwie bite? Czy... No, cały czas myślę, mm. że kontakt jest utrzymywany. A nawet jeśli nie kontakt, to mm. jaki kibicuję bardzo tym mm. osobom? Bo to jest. No, dla mnie to jest czysta no, przyjemność. Mm. Sebastian, a jakie ty masz. Y... Wymogi, albo co bierzesz pod uwagę, jakie są kryteria przy poszukiwaniu muzyki? Bo w jednym wywiadzie przeczytałem, że tam bierzesz pod, tak na trzy kategorie, dzielisz utwory, że są asłuchalne, przeciętne i przyciągające. No, muszę ale, tak, powiedzieć. tak, ale co, co, co musi Ci najbardziej odpowiadać? Co, jakie kryteria ten utwór musi spełniać, żeby? Żeby ci przypadł do gustu. Brzmienie, flow mhm. to jest dla mnie najważniejsze. Tema, te, te, temat nie jest aż tak ważny. No, jest na pewno mniej ważny niż brzmienie. Okej, okay. i to, to jest rzecz, o, o której. A jeżeli to są instrumentale? No to muszą być dobrze zrobione. I no, żeby no nie było. Mhm. Jedna pętla, zapętlona razy 16, potem refren razy 4 i tak no, okay. coś takiego to nie. A jeśli pojawiłby się taki utwory jakieś bardziej oddalony od tego gatunku, to byłbyś w stanie jakoś albo rapera dopasować do jakiegoś brzmienia, albo w ogóle wrzucić to u siebie na, na kanał, czy jednak tak starasz się, żeby to wokół rapu się kręciło? Myślę, że byłbym w stanie, tylko no, nie, ja nie mówię... jestem przekonany, mhm. że to jest dobra opcja dla tej osoby, mhm. bo w sensie w sumie spoko, na kilka wrzutek to może tak, bo dociera do konkretnie innej grupy odbiorców niż ta i muzyka normalnie. Mhm. Ale na dłuższą metę myślę, że to nie jest dobry pomysł w sensie dla takiej osoby. Nie, bo myślę na przykład o jakiejś ekstremalnej elektronice albo jakimś A. bardziej gitarowym graniu, jak ty do tego podchodzisz. Hmm. No to raczej, w sensie, tak, tak takich rzeczy nie dostaję okay. nawet, nie? A jeśli chodzi o stare rzeczy rapowe, czy ogarniasz te początki polskiego rapu, czy nie masz na to czasu? Jak to u ciebie wygląda? No, to, to w sensie, to szło samo przez siebie, mhm. nie? Od podstawówki ten rapik gdzieś mi towarzyszył i na bieżąco wtedy większe rzeczy tylko słuchałem. No, można powiedzieć, że bardzo dużo paktofoniki mhm. z, o, w dzieciństwie. Czyli na paktofonie co się wychowywali? tak? kaliber. Okej, okay, te rzeczy. A jeśli chodzi o same poszukiwania, bo tam też gdzieś pisałeś, że jesteś w stanie przysłuchać 400 utworów i nic z tego nie znaleźć. Może Ile, żel... Ile kawałków jesteś w stanie przerobić jednego dnia? O, to zależy od siły i w sensie, No jeżeli no, jesteś w takiej szczytowej formie. forma, no to myślę, że te 400-500 mhm. to było najwięcej, co Jednego sobie. dnia, jednego tak. dnia, okej. Okay. Ile takich odkryć masz już na swoim koncie? Czy jesteś w stanie to zliczyć? Ile takich miałeś... Ile razy powiedziałeś, że na, coś cię powaliło na kolana? Może Także tak, boś to... mnie powaliło, tak? Tak, tak. O, to... to... No nie wiem, no nie mm -hmm. chciałbym określić liczby tego, bo mm -hmm. to jest ciężkie dosyć pytanie. Ale czy często, czy często ci się to zdarza, że jesteś czymś poruszony, że y y opada ci szczęka i mówisz, ale tam gość nawija, ale, ale no, też no. numera. No, to jest takie dosyć. Uh -huh. Co te kilkaset numerów się uh -huh. zdarza, nie? Co te kilkaset numerów. No. Y a jeśli chodzi o społeczność, która wytworzyła się wokół Twojego kanału, Twojego fanpage'a? Trochę tam poczytałem, troszeczkę y, tam stresza, starałem się w to zagłębić i y, chyba trzeba mieć dużo dystansu, żeby prowadzić taki fanpage, co? No, myślę, że ja bym go nie miał, no to, no, tej audycji by nie było, ale to jest takie, wiesz... Tak właśnie byłem troszeczkę, tak y, zastanawiałem się, czy ludzie, bo chyba część y, tam internautów trochę na, na, na poważnie do tego podchodzi, a część trochę taki trolling jednak stosuje no. i tam, żeby coś napisać, byle napisać. No, ale jednak to środowisko rapowe rzeczywiście tak, no, tro trochę agresywnie chyba w tej sieci się porusza. No niektórzy, ale to jest właśnie to bardziej takie starsze może środowisko, to, które jest mniej przyzwyczajone do internetu i nie rozumie niektórych rzeczy, mhm. że te komentarze, to nie jest tak, że serio, serio, mhm. tylko no, że raczej z przymrużeniem oka do tego tak. wszystkiego podchodzicie. Jeśli chodzi o Twoje projekty, które masz na swoim koncie, jak to wszystko wygląda? Że, te, że wymyślasz sobie, ten powinien nagrać z tym i z tego wychodzi jakiś album albo z tego wychodzi jakaś epka. Jak, jak, jak ty to robisz? Przy Aberacji była taka mhm. sytuacja, że tam nawet dobierałem raperów, z, żeby rano mhm. jakiś kawałek zrobili, ale no to głównie. Nie wpływam na to, tylko że ja złączam te mhm. wszystkie Proponu kawałki które tak. No jeszcze producentów też dokładamy do tego, żeby wszystko było na tak jakby, no, na legalnych bitach na no, autorskich. Mhm. No, i łączy to w całość. No, organizacja, promocja, mm -hmm. tego wszystkiego. Ale na Twoim kanale nie wszystko jest na le legalnych bitach, bo nie tam niek niektóre, rzeczy są, niektóre rzeczy są zdejmowane. To jest tak, że bit pochodzi i z, i z internetu i on został wykorzystany? Czy chodzi o sample? Jak to jest. Mm -hmm. że... No, czasem właśnie to jest wykorzystany bit. Tam od jakiegoś mm -hmm. popularnego rapera gdzie System Content ID to wyłapuje, mm -hmm. a czasem nawet sample. Ale. W czerwcu pozbyłem się 60 takich kawałków, które miały problemy, zostały no 20, które, no na przykład są ikonami tego kanału. Mhm. I jeśli chodzi o to, jak widzisz swój kanał w najbliższej przyszłości, czy ty myślisz o tym, żeby to jakby jednak poszło w stronę takiego pełnoprawnego wydawnictwa, tak myślisz o, myślisz o tym, że to za jakiś czas będzie label? No gdzieś tam daleko pojawia się taka mm. myśl, ale bardziej skupiam się na tym, co jest obecnie żeby to cały czas szło do przodu, żeby te subskrypcje wpadały coraz mm. więcej, coraz szybciej. A no jakby wytwórnia kiedyś miał, to by było naprawdę kozak. No to ja w takim razie trzymam kciuki, wszystkiego dobrego życzę, mam nadzieję, że spotkamy się przy okazji, jak już yy, oficjalnie otworzysz wytwórnię. Dzięki, dzięki. Wielkie dzięki, bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie.